Zespół kameralny Vocalis ze Szczecina tworzy grupa miłośników muzyki, których połączyła jedna pasja. Wykonują utwory sakralne od renesansu do współczesności, sięgając po kompozycje obcojęzyczne i te rodzime. Zespół swoim występem w bibliotece wprowadził klimat świąt Bożego Narodzenia. Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują. Gloria, 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 in excelsis Deo. Najstarsze polskie świąteczne pieśni sięgają nawet wieków średnich. Kolęd i pastorałek zachowało się ponad 500. Te najbardziej znane mogłyby zamknąć się w pierwszej dziesiątce. Każdego roku podczas wigilijnych spotkań wskrzeszane są na nowo. Historia zespołu sięga 1981 roku. Tworzą go ludzie w różnym wieku i o różnych profesjach, dla których wspólnym mianownikiem jest zamiłowanie do chóru. Część z nich nie ma wykształcenia muzycznego, nie potrafi nawet czytać nut. Nie jest to jednak przeszkodą w drodze po sukcesy. Zespół kameralny Vocalis jest laureatem turniejów chóralnych, takich jak na przykład Legnica Kantat, Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach. Mają w swoim dorobku koncerty zagraniczne, wydane płyty, współpracę z Teatrem Polskim, z Teatrem Współczesnym, z Muzeum Narodowym i innymi instytucjami kulturalnymi Szczecina. Zespół jest otwarty na przyjmowanie nowych chórzystów. Jedynym wymaganiem jest pasja śpiewania. Osoby niepełnosprawne wzięły udział w giełdzie sprzętu i usług, podczas której mogli na przykład zbadać komputerowo stopy i słuch oraz skorzystać z konsultacji specjalistycznej. Giełda pod nazwą I Ty Możesz Być Aktywny, zorganizowana z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, odbyła się 11 grudnia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Szkolnej w Policach. Dowozimy wszystkich chętnych, którzy chcą przyjechać na tą giełdę, wszystkie osoby niepełnosprawne, więc cały powiat może w tym uczestniczyć. W giełdzie uczestniczą organizacje pozarządowe, bo chcemy przybliżyć osobom niepełnosprawnym te organizacje. Chcemy, żeby po prostu brali udział, czynny udział w życiu tych organizacji. Prezentowano sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy, a także przedmioty codziennego użytku, na przykład warcaby i igły dla osób niedowidzących. Mamy sprzęt, który ułatwia ludziom życie, ludziom chorym, ludziom mającym problemy ze wzrokiem i niewidzącymi, niedowidzącymi. Wszelkiego rodzaju powiększalniki, materiały brajlowskie, takie, które ułatwiają im życie na co dzień i powodują, że te osoby czują się w pełni sprawne, mimo tego, że mają problemy zdrowotne. Można było wyrobić europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego, uprawniającą do bezpłatnych świadczeń medycznych za granicą. Można uzyskać wszelkie informacje dotyczące zarówno leczenia w Polsce, jak i ewentualnego leczenia za granicą, zasad udzielania świadczeń, wszystkie informacje dotyczące świadczeniodawców, z którymi mamy zawarte umowy, którzy realizują świadczenia na rzecz klientów. Można też dzisiaj uzyskać potwierdzenie zlecenia na wyroby medyczne, co jest bardzo cenne, ważne, szczególnie dla osób, które mają kłopoty z poruszaniem się. Dzisiaj jak przyjdą tutaj na giełdę, to jednocześnie załatwią sprawę w funduszu, nie muszą jechać na Arkońską. W giełdzie uczestniczył Szczeciński Klub Sportowy Inwalidów Start, reprezentowany przez paraolimpijczyka Arkadiusza Skrzypińskiego, szosowego mistrza świata z 2010 roku. Mamy bardzo szeroki zasięg, ponad 200 członków, wielu z nich jest z Polic, z naszymi największymi również tegorocznymi gwiazdami. W ubiegłym tygodniu mieszkanka Polic Paulina Woźniak zdobyła medal mistrza świata, złoto mistrza świata w pływaniu podczas mistrza świata w Meksyku. Trochę wcześniej w Stanach Zjednoczonych podczas wieślarskich mistrza świata Jolanta Majka Pawlak z medal mistrzowski. Piękna sprawa, mieszkańcy Polic, także zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne do klubu do Szczecina. Mamy wiele sekcji, dla każdego coś się znajdzie, a jeśli nie, to na pewno jest okazja wyjścia z domu. W giełdzie wzięło udział wiele stowarzyszeń wspierających cukrzyków, osoby niewidome, głuche, niepełnosprawne intelektualnie i chore na zanik mięśni.
Będę miała zmierzony cukier, ciśnienie. No chciałam zobaczyć, jakie są nowości dla osób niepełnosprawnych, bo jestem taką osobą, mam chory kręgosłup i stawy wszystkie, także myślę, że skorzystam z jakiejś pomocy. I dlatego tu przyszłam. Czas robi swoje, za szybko biegnie, no i czasami spotykam się z różnymi problemami, które nie mogę przezwyciężyć, a tutaj zawsze znajdę jakąś dobrą pomoc. Większej informacji, większej po prostu wiedzy na temat, co mogę oczekiwać tutaj stąd, co ja bym mogła ewentualnie pomóc. No chyba nic więcej, no bo w tej chwili na przykład czekam na operację, gdzie mam sobie lupę zamówiłam. W jednym miejscu spotkali się ludzie, którzy mają ze sobą wiele wspólnego. Na co dzień zmagają się z chorobą i różnymi dysfunkcjami. Giełdy takie jak ta mają w miarę możliwości ułatwić im codzienne funkcjonowanie. Słuchacze Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zasiedli do wieczerzy, by we własnym gronie spędzić ten przedświąteczny czas. Korzystając z tej sposobności, życzę Wam szczęścia, zdrowia i radości. O tym, co marzycie, by się spełniło, a to, co kochacie, by wasze było. Zdrowych i wesołych świąt. Historię wydarzeń sprzed ponad 2000 lat przybliżyli obecnym mali wychowankowie Polickiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Policach. Z wielką ścią tu stajemy, małemu dzieciątku hołd oddajemy. Stowarzyszenie działa od 2008 roku. Tradycyjnie organizuje wieczerzę wigilijną dla słuchaczy oraz osób i instytucji wspierających seniorów. Ze strony samorządu powiatowego, już się asekuruje, bo burmistrz idzie, deklarujemy to wsparcie po to, żeby rzeczywiście spotykając się, żebyście Państwo napawali nas tym optymizmem, tą siłą i zarażali wszystkich tym, że w każdym momencie życia warto jeszcze coś zmieniać, coś poznawać. Chciałem również Państwa przeprosić, że o godzinie 18 mam 7 wigilię. I będę jeszcze 5 minut i cichaczem wyjdę, bo trochę to zajmie mi czasu, ale bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Tu wspólnie z Panem Przewodniczącym życzymy Państwu zdrowych, pogodnych świąt Bożego Narodzenia. A nowy rok 2018 niech Wam przyniesie dużo szczęścia. Święta Bożego Narodzenia poza swoim duchowym wymiarem tworzą magiczną atmosferę chęci czynienia dobra. To czas przebaczania, miłości i przyjaźni. Żeby rzeczywiście Chrystus zamieszkał w Waszych sercach w czasie tych świąt. Poprzez Słowo Boże, poprzez modlitwę, poprzez słuchanie tego orędzia bożonarodzeniowego. Żeby stale rodził się w waszych sercach poprzez sakrament pokuty i pojednania, poprzez każdy dobry czyn waszego życia. Wspólna wieczerza bardzo przypomina tę przygotowywaną w domach 24 grudnia. Na stole mnóstwo wigilijnych potraw, a w powietrzu świąteczna atmosfera, na którą wielu z nas czeka przez cały rok. Wielu seniorów to osoby samotne, które po utracie współmałżonka dopiero w stowarzyszeniu otworzyły się na świat. Tu odnalazły swoją pasję, przyjaciół i aktywnie kroczą przez życie. Choć w Policach nie rozwinęła się jak dotąd sekcja koszykówki, wśród młodzieży nie brakuje chętnych, by zmierzyć się w tej właśnie dyscyplinie. Okazją do tego były Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Koszykówkę, w której wzięli udział uczniowie z całego powiatu. Police z pewnością stolicą koszykówki nigdy nie były. W tej dyscyplinie uczniowie mogą rozwijać się wyłącznie po lekcjach lub na nielicznie przeznaczanych na koszykówkę godzinach podczas wychowania fizycznego. Jak widać, amatorów kozłowania w powiecie polickim nie brakuje.
Zawodnicy prezentują bardzo dobry poziom, dosyć dużo jest celnych rzutów. Przede wszystkim tutaj nam zależy na tym, żeby ten turniej odbył się w ramach gry fair play i żeby po prostu wyłonić mistrza, tegorocznego mistrza powiatu polickiego. Igrzyska były jednocześnie zawodami kwalifikującymi reprezentację do dalszych starć. Najlepsi walczyli o tytuł reprezentanta gminy i powiatu na szczeblu regionalnym. Podczas igrzysk mierzyły się ze sobą pięcioosobowe składy reprezentujące młodzież w wieku gimnazjalnym z całego powiatu. Walka o piłkę trwała nieprzerwanie. Tegorocznym mistrzem powiatu polickiego została młodzież gimnazjalna ucząca się w szkole podstawowej nr 1 przy ulicy Traugutta w Policach. To właśnie oni będą reprezentować gminę i powiat na zawodach regionalnych. W poniedziałek ruszyło lodowisko przy Zespole Szkół w Policach. Można z niego korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach od 16 do 21 oraz w soboty i niedzielę w godzinach od 10.30 do 21. W dni powszednie do godziny 16 z obiektu korzystają uczniowie Białej. W weekendy i w czasie ferii od rana do wieczora wszyscy chętni. Na terenie lodowiska znajduje się wypożyczalnia łyżew. Obiekt powstał w 2011 roku w ramach programu rządowego Biały Orlik. Uczniowie Zespołu Szkół w Policach z obiektu korzystają nieodpłatnie za okazaniem legitymacji szkolnej.